Niektórzy z Was już wiedzą, że lubię awokado. Z zewnątrz wygląda jak gruszka, ale w środku ma dużą pestkę. Powiedzmy, że jadłem dwa owoce dziennie, codziennie przez 6 dni. Ile razem zjadłem owoców? Można nad takim pytaniem zastanawiać się na różne sposoby. Można na przykład tak, że jadłem dwa owoce dziennie i jeżeli robiłem to przez 6 dni, to powinienem dodać do siebie sześć dwójek. Czyli 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Mamy 6 dwójek. Dodajemy 2 plus 2 to 4, plus 2 to 6, plus kolejne 2 to 8, plus jeszcze jedno 2 to 10, plus ostatnie 2 to 12, równa się 12. I taki sposób liczenia oczywiście jest poprawny, ale istnieje prostszy sposób wykonania takiego wielokrotnego dodawania, dodawania tej samej liczby. Możemy takie multidodawanie przedstawić jako mnożenie. Zamiast zapisywania sześciu dwójek i dodawania ich, można skorzystać ze sprytniejszego sposobu. Zapiszmy dwójkę, którą tak wytrwale dodawaliśmy, i zapiszmy to, ile razy ją dodawaliśmy. Sześć razy ją dodawaliśmy. I musimy jeszcze jakimś symbolem zaznaczyć takie przyspieszone dodawanie. Niech to będzie krzyżyk podobny do x. -a. 6 razy 2, czyli mnożenie. Mnożenie może być uznawane za wielokrotne dodawanie, tak jak to dodawanie przedstawione tutaj. W takim razie 6 razy 2 równa się 12. Można też. Do tego samego wielokrotnego jedzenia awokado podejść z drugiej strony, ale dla treningu zróbmy to na innym przykładzie. Gdyby ktoś was zapytał, ile to jest 4 razy 3. Zatrzymajcie film i spróbujcie zapisać takie mnożenie jako wielokrotne dodawanie, tak jak zrobiliśmy to z dwójkami. Jeden ze sposobów interpretacji takiego mnożenia jest taki, że to są cztery trójki. Czyli to się równa 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 to 6, 6 plus 3 to 9, 9 plus 3 to 12. Równa się 12. Jeżeli potraficie już zliczać po 2, po 3 i tak dalej, to możecie policzyć to trójkami. 3, 6, 9, 12. Zastanówmy się jeszcze, jaki będzie wynik mnożenia w odwrotnej kolejności. 3 razy 4. Znowu zatrzymajcie film i znowu spróbujcie przedstawić to mnożenie jako wielokrotne dodawanie. Sprawdźcie, co z tego wyjdzie. Zróbmy to podobnie jak poprzednio. Takie mnożenie to 3 czwórki, czyli to się równa 4 plus 4 plus 4. I jeżeli policzymy teraz czwórkami, to mamy 4, 8, 12, czyli to się równa 12. Czy widzicie tutaj jakąś interesującą rzecz? W tych dwóch przykładach otrzymaliśmy ten sam wynik. 4 razy 3 daje ten sam wynik co 3 razy 4. Ciekawe, czy tak jest zawsze, czy jeżeli zamienimy kolejność mnożonych liczb, to zawsze otrzymamy ten sam wynik. Ale to już zupełnie inna historia. Natomiast z tego filmu zapamiętajcie, że mnożenie można przedstawić jako wielokrotne dodawanie.